Witam bardzo serdecznie wszystkich koziorożce, Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla Was, kochani, na lipiec, karty Tarota, Tarot intuicyjny i oczywiście karty Kipera. Także zaczynamy od początku, jaki to będzie miesiąc dla koziorożca. Jaki to będzie miesiąc dla Was? Lipiec. Szykuje się podróż. Podróż z kobietą. Uważajcie, moi drodzy, też na siebie, bo tutaj jest ryzyko choroby, przeziębienia, jakiejś nagłej grypy. Uważajcie na siebie, ale też ryzyko, moi drodzy, sprzeczek, kłótni. Może być tak, że poróżni Was ta podróż. Uważajcie na siebie, bo są jakieś uzależnienia koło Was w tym miesiącu, toksyczne relacje, osoby. Możliwe, że też sprzeczka o podróż. Jedno będzie chciało jechać gdzie indziej, druga osoba będzie chciała jechać gdzie indziej i może być sprzeczka. No dobrze, no tak powiedziałam, ale czasem bywa. W pracy, w karierze teraz, w pracy. W pracy urlop na pewno, w pracy bezpiecznie, stabilnie, choć trochę nudno. Ciągle i to samo tutaj w tej pracy, ale stabilnie. Tutaj też możliwe, że wyjedziecie po prostu, większą część spędzicie na urlopie, odpoczniecie sobie częściowo w domu z dziećmi, a częściowo gdzieś nad jakąś wodą, nad morzem. Dobrze, czyli mało pracy w lipcu, bardzo dobrze odpoczniecie. Co w finansach, kochani? Finanse. No tutaj w finansach trochę sprzeczek, szykuje się jakieś spory. Finanse zagrożone, wydatki związane z dziećmi, z uroczystościami, z podróżą. Tu, moi drodzy, no trzeba będzie te finanse jakoś pogodzić. Finanse zagrożone i też musicie liczyć na siebie. A w miłości co u koziorożca? Co w miłości? Co się szykuje w miłości? Miłości, moi drodzy, jest dobrze, bo tutaj, moi drodzy, możecie liczyć na przyjaciela, możecie liczyć na drugiego partnera, partnerkę, męża, żonę. Miłość jest koło Was, jest zrozumienie, podejmowanie decyzji, wspólne zakupy. I ta miłość jest, moi drodzy, taka stabilna, jest bezpieczeństwo. Także nie macie się o co martwić. Osoby, które szukają miłości, również mogą otrzymać tą miłość. I to nagle, niespodziewanie, tak? Ktoś przyjdzie do Was, znajdziecie kogoś, moi drodzy, przez przypadek, stary przyjaciel może się odezwać do Was. Także tutaj na pewno jest uczucie. Dobrze, zobaczmy w domu. Zobaczmy w domu, co u koziorożca w tym miesiącu. Dom, koziorożec. W domu zwycięstwo, moi drodzy. W domu imprezowanie, w domu radość, możliwe, że zakup nowego samochodu, zakup jakiejś drogiej rzeczy, a nawet mieszkania. Dom stabilny, choć troszkę będziecie się nudzić, to będzie czas urlopowy, będziecie mieli troszkę takiej, moi drodzy, przerwy, oddechu złapiecie. I w domu przyjaciel niezłomny, który jest koło Was i możecie na niego liczyć. Także dom bezpieczną ostoją. Choć trochę nie dostrzegacie Waszych możliwości, macie więcej tutaj możliwości w domu, jak Wam się wydaje. Jest duża szansa na poprawę relacji, jest duża szansa na poprawę tutaj warunków życia. No dobrze, kochani. I w zdrowiu. Co w zdrowiu? W
zdrowiu, dobrze. Myślę, że może trzeba, moi drodzy, więcej korzystać z natury, wychodzić na zewnątrz. Drobne dolegliwości mogą Wam dokuczyć w postaci tutaj takich spraw związanych z detoksem, tak? Bo tutaj jest tak, trzeba się, tak jak gdyby ten organizm oczyścić, tak? Więcej wody, bo tutaj może nerki nie pracują tak jak potrzeba. Bóle rąk, barki, ramiona, trochę ćwiczeń, detoksu, wyjścia na dwór, spotkania z naturą. Dajcie sobie, moi drodzy, taki czas na relaks, na odblokowanie tych uczuć, emocji. Zablokowani jesteście zdrowotnie poprzez siedzenie, pracę siedzącą. Pozwólcie sobie na relaks, pozwólcie sobie na spotkanie z naturą. Pijcie dużą ilość wody i ćwiczenia, ćwiczenia wskazane. Niespodzianki. Jakie koziorożca niespodzianki czekają? Jakie niespodzianki? No proszę. No proszę. Niespodziewanie możecie otrzymać wynagrodzenie lepsze w pracy albo lepszą umowę. Tutaj, jeśli nie macie pracy, to na pewno tą pracę zmienicie bardzo szybko. Niespodziewanie, propozycja pracy dla tych, którzy jej nie mają, a dla tych, którzy mają pracę, to też może być, moi drodzy, lepsze wynagrodzenie, awans, podwyżka, rozmowa kwalifikacyjna, tak jak powiedziałam przed chwilą, dla tych, co nie mają, a dla tych, co mają nowe możliwości. Także będziecie na pewno podpisywać jakiś niespodziewanie dokument związany z pracą. Dla niektórych spadek, informacja o spadku, podpisanie dokumentów. No fajnie. Wszyscy by chcieli niespodziewane pieniądze, kochani. I karty Kipera, karty Kipera. Jak podsumują ten miesiąc? Jaki to będzie miesiąc? Będzie podróż i oczywiście prezenty. Otrzymacie fajne tutaj, moi drodzy, jakieś prezenty od mężczyzny. Mężczyzna może być bardzo dobry przyjaciel, który będzie zaangażowany w wasze życie. Będziecie podróżować z rodziną i tutaj mężczyzna zrobi wam niespodziankę. Starszy mężczyzna. No dobrze, kochani, bardzo gorąco dziękuję za uwagę, pozdrawiam, życzę wspaniałego miesiąca, lipca. Do usłyszenia w kolejnych filmach.